Hej. A to znowu moja taka drobna obserwacja życiowa. Ostatnio gdzieś tam widziałem na którymś z kanałów, kobieta się wypowiadała, no jechała jakimś tam ładnym autem i pytali jej się, czym ona się zajmuje, jak tam w ogóle to jej poszło. No i ona w kilku zdaniach powiedziała to, że oczywiście była hejtowana przez większość ludzi. Była hejtowana przez większość ludzi i najbardziej dziwne to było, że znajomi, często najbliżsi, mówili nie, to robisz źle. A niestety jej pomysł, niestety dla jej znajomych, po prostu bardzo mocno się rozmuchał i bardzo mocno poszedł w świat i osiągnęła spektakularny sukces. Ale ci wszyscy, większości znajomi mówili nie. Oni wiedzieli lepiej. Nie. Tak źle robisz. Nie, no dramat. Nie, tak bym, ja bym tak to zrobił. Nie, tak bym zrobił. A nie, tak bym zrobił. I tak bym zrobił, nie? Oni wiedzą zawsze najlepiej. Oni wiedzą, co siedzi w twojej głowie. Oni mają prześwietlenie, mają rentgena na twoją głowę, na twój mózg, na wszystko, co jest związane z tym, co ty robisz. Oni wszystko wiedzą. Oni wszystko wiedzą i doradzają ci najlepiej. Ale przeważnie doradzają ci właśnie w takim kierunku, że no tylko można się rozbawić, a słaby człowiek tylko podłamać. O tak bym powiedział w skrócie. Mocny człowiek się uśmiechnie, a słaby się załamie. To są też moje obserwacje i to jest właśnie takie trochę dramatyczne, bo dla niektórych oczywiście, bo ja z moich obserwacji znam bardzo wielu facetów, którzy są przez całe życie wręcz kopani przez kobiety, albo dobierają takie partnerki, że włosy dęba, no po prostu można powiedzieć, ich życie, jeśli chodzi o partnerki, to jest jednym wielkim dramatem, o tak bym powiedział. O tak bym powiedział w skrócie, żeby nie poruszać tego dalej. Więc ich życie, jeśli chodzi o kobiety i partnerki, jest jednym wielkim dramatem. I oni doradzają, oni mówią mi, jak ja powinienem nagrywać, albo nie nagrywać, albo to powinien, albo tego nie powinien. Znając mi ileś tam lat. A czasami podchodzą obcy ludzie, którzy mówią, człowieku, super, że nagrałeś to i tamto. I nie znając ciebie, też doładowują cię w jakiś sposób pozytywną energią, mówią coś fajnego, mówią coś ciekawego. Ja zawsze pytam, dlaczego? Dlaczego podoba ci się ten film? Dlaczego podoba ci się tamten film? Dlaczego podoba ci się tamten film? I nie znając tego człowieka, ten człowiek mi mówi jako bezstronna osoba, którą widzę pierwszy raz w życiu, mówi bo to. I bardzo ładnie mi to wyjaśnia. I to jest największym paradoksem, jaki dostrzegłem, że osoby, które... Ja rozumiem, że ktoś może skrytykować ten film czy tamten, ale człowiek, który w tej dziedzinie wręcz żyje, wręcz jest mu cudownie, ma multum kobiet, albo ma kobietę jedną, z którą jest mu cudownie, a nie człowiek, który jest przez 15-20 lat ciągle porozbijany i ten człowiek doradza w jakikolwiek sposób. To zauważyłem bardzo często, to zauważyłem, że bardzo wielu ludzi jest... cokolwiek byś nie robił, cokolwiek byś nie zaczynał, zawsze będą cię hejtować, zawsze będą mówić negatywnie. I największym w ogóle paradoksem jest tego, że na początku moje filmy, te pierwsze, które nagrywałem, wielu ludzi mówiło, nie. Wielu też spotkałem, którzy mówili, tylko tamte, te z kolei nie. I gdybym miał się kogokolwiek słuchać, dlatego zawsze miałem swoje zdanie, zawsze, gdy ktoś namawiał mnie, przykładowo, miałem 20 lat, bo większość z nas większość ludzi, no niestety ma na nas bardzo duży wpływ. W jakim środowisku jesteśmy, w jakim jesteśmy gdzieś tam. Wpływ ludzi na większość społeczeństwa jest, bym powiedział, czymś, co może nawet
zabić niejednego człowieka. Ponieważ jeżeli dobierzesz się z 4 alkoholikami, to prawdopodobnie zostaniesz też alkoholikiem. Ale ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jeżeli coś mi się nie podobało, to bez względu na to, z kim bym nie przebywał, po prostu mi się to nie podoba, ja mam to w dupie. I nikt nie będzie miał na mnie wpływu takiego jak na większość. Ponieważ przeważnie byłem jednostką indywidualną. I taki prosty przykład. Gdzieś tam kiedyś miałem 18 lat i wylądowaliśmy u jakichś tam bramkarzy. Spaliśmy u nich gdzieś tam. Fajne chłopaki. To było tak, chyba jak miałem 18 czy 19 lat. Czyli bardzo dawno temu. No i wylądowaliśmy i oni gdzieś tam mnie przejeżdżaliśmy do nich odwiedzać ich i spaliśmy u nich gdzieś tam w apartamentach. Jeżeli wtedy, to można nazwać apartamentami, bo wtedy to były pokoje, więc w normalnych tam pokojach jakichś tam tych. I tego nigdy nie zapomnę. Oni bardzo mnie lubili, no bo jakiś żart ciągle był, gdzieś rozmowy takie i owakie, więc polubiliśmy się niesamowicie. Ale w pewnym momencie oni mówią do mnie, jak się z nami nie napijesz, to niestety, ale prawie pod groźbą on będzie na mnie obrażony. No ale ja akurat spałem, przyjeżdżaliśmy po prostu do nich w odwiedziny, oni nas gościli ładnie i to i tamto, to no tak mógłbym się poczuć niekomfortowo, prawda, no bo śpimy wszyscy razem, mówię, no nie do końca, mówię ten, jest ich jeszcze 7 czy 8, wszyscy duzi, wszyscy mówią, jak się nie napijesz, to tak czy siak. Ja mówię, no ja się nie napiję, mówię, bo nie mam na to ochoty, mówię, ja mogę się soku napić, mogę się napić tego czy tamtego, po prostu jeżeli mam czegokolwiek się napić, to ja będę o tym, mówił, znaczy ja będę w tym momencie, będę pił wtedy, kiedy będę miał ochotę i co będę miał ochotę pić. A niekoniecznie alkohol mi akurat w ogóle mi nie smakował w tamtych czasach i do teraz mi tak jakoś pozostało, więc nie interesowało mnie to. I nawet wpływ tych 8 facetów, dużych, silnych, nie miało na mnie żadnego wpływu. Z moich obserwacji większość ludzi ulega czasem jednemu komentarzowi albo dwóch, dostaną 2 komentarze jakieś, nie wiadomo od kogo nawet. Jakby zobaczyli tą osobę, to pewnie byś to był ich bardzo często największy ubaw w życiu. Ale są przestraszeni i przestają tworzyć, przestają cokolwiek innego robić, bo ktoś coś tam powiedział. Pamiętaj, taka zawsze rada ode mnie, kieruj się w życiu intuicją, kieruj się tym, co masz w sobie i nikt nie prześwietli nigdy twojej głowy, nikt nie będzie wiedział, o co ci chodzi, nikt nie będzie wiedział, do jakiego punktu zmierzasz, więc dyskusje to tylko z osobami, które chcą z tobą latać, dyskusje tylko z osobami, które stoją za tobą murem, dyskusje tylko z osobami, które wierzą w to, co robisz. Z innymi osobami to po prostu rozmawiaj sobie o pogodzie, rozmawiaj sobie o... Podejdź do nich, jak oni coś mówią, powiedz o! Jaki liść ładny w lesie. W ten sposób chyba trzeba zbijać rozmowę albo po prostu nie przebywać z osobami, które cię negują. To taka dzisiejsza rada ode mnie, dzisiejszych obserwacji, no i z całego też życia, że większość ludzi to stara się zawsze sprowadzić do własnego poziomu, a to, że ty chcesz trochę wyżej polatać, to już ich nie interesuje, bo w tym momencie, jak za daleko wylecisz, to oni będą się czuli troszeczkę bardziej niezawartościowani, że poleciałeś trochę dalej. Więc słuchajcie się samego siebie, otaczajcie się ludźmi, którzy wierzą w was, którzy chcą z wami też latać, a sceptyków to omijacie szerokim łukiem, bo sceptycy byli, są i będą. To jest takie dzisiejsze moje kilka ładnych zdań dla was. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam was z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Pamiętaj,
nikt nigdy nie będzie wiedział, co masz w swojej głowie, nikt nigdy nie zrozumie twojego potencjału, więc ty sam masz wierzyć w siebie i to jest podstawą podstaw. Trzymaj się ciepło, hej!